Nadwiślańskie bary i plaże to najmodniejsze miejscówki lata. To właśnie tutaj, nad Wisłą, na plaży Poniatówka, która zwykle tętni wielkomiejskim życiem, znana marka Wistula postanowiła zaprezentować swoją najnowszą kolekcję Jesień-Zima 2015. Miejski charakter kolekcji podkreślają food trucki i dzieła sztuki ulicy. Przekonajmy się zatem, w jaki sposób elegancja miesza się z niezobowiązującym, luźnym stylem. Iwona Reisner, serdecznie zapraszam na program City Lights. Czego możemy spodziewać się po kolekcji jesień-zima 2015? Koloru na zimę. Nie tylko sam kolor, ale przełamujemy bardzo, bardzo dość mocnymi kolorami klasykę, też innymi nowymi fakturami. Więc będzie kolorowo, będzie nowy kontekst. Pokazujemy pierwszy raz Wistulę, która to jakby takim naturalnym środowiskiem jest miasto. Pokazujemy ją w mieście. Wistula nad Wisłą. Myślę, że całość jest bardzo odmienna od prezentacji, które robiliśmy wcześniej. Chodzi w tym o pokazanie jak gdyby trochę filozofii marki, że to nie jest biuro, że to nie musi być biuro, że to jak gdyby można zrobić na swój własny sposób całkiem inny. A jeśli chodzi o te kolory, o których Pan wspomniał, jakie będą modne w tym sezonie? Poza klasyką, czyli czernią, bielą, granatem, ładne, jasne szarości. Wprowadzamy do kolekcji bardzo mocny niebieski kolor, bardzo, bardzo mocny, bardzo intensywny kolor, kolor pomarańczowy, taki wręcz wibrujący. On dodatkowo jest podbity fajną fakturą. Wprowadzamy zieleń, trochę zgaszoną, trochę mocną i też tradycyjnie zimowej kolekcji zawsze jak gdyby poświęcamy część, którą my nazywamy kolekcją karnawałową i to są rzeczy, które są, to są głównie marynarki, które są inne, są dalej eleganckie, ale są inne. Tam jest faktura, tam jest różne zestawienia kolorów, różne zestawienia tego, jak tkanina pracuje ze światłem, czyli mat z błyskiem, zawsze aksamit, to jest zawsze jakaś struktura materiału, więc to też jest fajna i ważna dla nas część kolekcji. Naprawdę fajne rzeczy, przyzwoite tkaniny i to, co istotne, jest polską marką. Już sama nazwa Wisła, Wistula i to niesamowite otoczenie u mnie powoduje dreszcz, bo okazuje się, że mamy fajnie przemyślane polskie brandy, które nie tylko w tą poważną modę potrafią uderzyć, czyli tą obowiązkową, elegancką, garniturową, ale coraz częściej przełamują to wszystko outfitem takim luźniejszym, casualowym po prostu. Marka Wistula od lat jest kojarzona z eleganckimi garniturami i wydaje mi się, że dobrze się trzymają takiej linii. Pokazy Wistuli są absolutnie wyjątkowe, no bo to są takie pokazy, które bardzo przekrojowo pokazują naprawdę dużą kolekcję i to taką kolekcję, którą tak naprawdę potem panowie kupują w sklepach. Naprawdę to są z dużą pieczołowitością przygotowywane produkcje. Miary do pokazu to jest naprawdę coś szczególnego w wydaniu Wistuli, dlatego że każdy outfit jest naprawdę krojony na miarę konkretnych modeli. Nawet dla mnie został uszyty dzisiaj. A jak oceniasz wybór Tonego Barda na twarz marki? No, ja znam Tonego. Miałam przyjemność i z nim pracować i poznać go wcześniej. No, wydaje mi się, że moda teraz potrzebuje pewnych ikon, ludzi, którzy są charakterystyczni, bo tak naprawdę wszystko było, sprzedajemy pewnego rodzaju emocje. I to jest taki facet, z którym wielu facetów chciałoby się identyfikować, a z kolei kobiety chciałyby, żeby ich facet tak wyglądał, także to jest świetny wybór. Boży Dar, powiedz, jak wrażenia po pokazie, czy znajdziesz tam coś dla siebie? Na pewno tak, ja w ogóle lubię taką modę, w której można faktycznie potem wyjść na tak zwane miasto i często w Polsce takie pokazy są, że faktycznie te rzeczy mi się podobają. Dzisiaj dużo takich było, powiedzmy, czy płaszcze, czy marynarek, może mniej spodnie, które bym założył. Także fajny pokaz.
fajni modele, może to źle zabrzmi pewnie w moich ustach, ale nie szkodzi. I poza tym, no ta gwiazda chyba wieczoru, czyli ten model Tony Ward, powiedziałeś, że on się nazywa, ja nie wiedziałem, znałem twarz, nie wiedziałem za bardzo skąd. Widać, że zupełnie inne zachowanie niż inni modele, czyli się uśmiechnął, spojrzał w lewo, w prawo, inny rodzaj chodu, już nie taka ta napinka jak wszyscy modele, także fajne rzeczy, Wistula ma fajne rzeczy, ja chodzę w rzeczach Wistuli, więc uważam, że to jest taka moda i nowoczesna, i dla ludzi, którzy powiedzmy lubią też klasykę, bo dużo tych klasycznych wzorów było. Na pewno można coś dla siebie znaleźć, bez problemu. Czy nigdy nie myślałeś o tym, żeby samemu projektować? Nie, myślę, że są lepsi od tego i nie każdy się skupi na tym, co może robić najlepiej. Domorosłych projektantów jest całe mnóstwo i dzisiaj żyjemy w świecie, w którym każdy zamożny nastolatek albo pochodzący z zamożnej rodziny raczej, bo on sam do tych pieniędzy nie doszedł, żeby być sexy, żeby być znany, żeby być jak Robert Kubicz, to zaczyna udawać, że jest projektantem mody. A to jest hardkorowa, ciężka praca. Weźcie sobie pod uwagę, że w Katedrze Ubioru na ASP w Warszawie przyjmują 12 osób. I ci ludzie zasuwają od rana do wieczora. Jeśli naprawdę chcesz odnieść sukces, to po prostu tego, że musisz być autentyczny, to po prostu musisz wykonać totalną pracę. A ja jestem leniem śmierdzącym i nie chce mi się tego robić po 40. Co twoim zdaniem powinni ubierać się panowie w sezonie jesień-zima 2015? No wydaje mi się, że dojrzali mężczyźni powinni już wiedzieć, w czym się czują najlepiej i dokładnie wybierać te rzeczy, w których wyglądają dobrze i czują się komfortowo. Ja lubię komfortowe rzeczy, zawsze wybierałem te, w których się czuję dobrze, ponieważ bardzo dużo uprawiam sportu i często w tych ubraniach muszę przejechać na rolkach albo pomaszerować. Także lubię buty sportowe najczęściej i bardzo wygodny strój. Poza elegancją, którą dzisiaj widzimy, w jakim stylu odnajduje się na co dzień? W dresie. Ja zawsze się śmieję, że jestem dresiarzem, bo ja lubię spodnie dresowe, czy nie takie oczywiście typowo dresowe, jakieś ortaliony, ale mam dużo par w domu, lubię buty sportowe i raczej lubię być w t-shircie, a nie w koszuli i w marynarce. Także taki mam styl i mam styla, można powiedzieć, sportowego. Jaki styl preferuje pan na co dzień? W czym czuje się pan najlepiej? W wyświechtanych butach, ale dobrych. Gdzie kupuje się takie wyświechtane, dobre buty? W dobrych sklepach i się świechta. Czyli potrzeba trochę czasu, żeby takie buty nabrały szyku. Czyli za buty vintage płaci się grube pieniądze? Tak, bo trzeba kupić nowe i później trzeba pracować nad nimi długo i konsekwentnie. Czy to ty decydujesz o tym, w co ubiera się twój mąż, czy on sam podejmuje decyzję? Jezu, ja bym chciała, żeby on podejmował sam decyzję, natomiast zawsze muszę być w tej decyzji jakoś ujęta i o wszystko się pyta. No i tak chyba z roku na rok jest coraz lepiej i coraz mniej się pyta, natomiast no nadal niestety muszę ja podejmować ostateczną decyzję. Jeśli chodzi o twój ubiór, czy ubiera cię stylista, czy to twoje pomysły? Nie, wiesz co, nie ma czasu na stylistę w życiu ojca trójki synów, trzech synów, bo trójki dzieci. Ja zawsze to lubiłem. Od małego moja mama wspomina, że mając 9 lat przerabiałem sam spodnie i jak mam tylko czas pomyśleć o tym, co na siebie włożyć, to jest przyjemność. To jest przyjemność, którą sprawiam sobie, to jest przyjemność, którą mam nadzieję od czasu do czasu sprawiam otoczeniu. To jest też szacunek do tego otoczenia. Czy w kolekcji Wistuli znalazłbyś coś dla siebie, czy jest dla ciebie mimo wszystko zbyt klasyczna? To jest właśnie tak, ja obserwuję tą markę od kilku sezonów i widzę taką tendencję wśród marek, które rzeczywiście kiedyś wywodziły się, czy nadal wywodzą się z bardzo klasycznych trendów, że bardziej rozszerzają portfolio i to jest fajne, bo ja też jestem z całkowicie innego odłamu, gdzie kiedyś luźny ubiór, bluza z kapturem, luźne spodnie jeansowe, a w tej chwili rzeczywiście wtłoczony przez, można powiedzieć, dojrzewanie stylowe do garniturów i dzisiaj znalazłem kilka modeli, które mi się bardzo podoba i nawet z tych klasycznych, ale zabrakło mi jeszcze takiej bardziej frywolnej sytuacji. Zauważyłem tam kilka elementów w kratę, takie przełamujące schematy, więc myślę, że w mojej garderobie kilka rzeczy na pewno by się znalazło.
Gala Fashion Show na warszawskiej Poniatówce dobiegł końca. Mam nadzieję, że połączenie dwóch światów, czyli wytwornej elegancji i luźnego miejskiego stylu, przypadło Wam do gustu.